Daret to sprzymierzeniec ninja, który jest właścicielem Mojo Dojo, baru uśmiesznego, prawnikiem oraz honorowym brązowym ninja. W pewnym momencie Baret założył dojo w mieście Ninjago. Po jakimś czasie do jego dojo przyszli ninja, aby trenować młodego Lloyda. Daret powiedział im, że mogą korzystać z jego dojo, jeśli go pokonają. Do pojedynku z nim stanął Kai. Dzięki spinjitsu Kaja, Daret szybko leżał na ziemi i pozwolił im korzystać ze swojego dojo. Daret miał dług w postaci 50 tysięcy. Ninja musieli wygrać w wyścigu wojowników, by zdobyć tą sumę przed zburzeniem Mojo Dojo. Mistrzom żywiołów udało się to. Podczas ataku kamiennej armii na miasto Ninjago, Daret brał udział w ewakuacji miasta. Po jej skończeniu żegnał odpływających ninja. Kiedy mroczny władca dotarł do Ninjago, Daret walczył z generałem Kozu, jednak w połowie starcia uciekł. Pomagał ninja dostać się do garma tronu w postaci fortecy. Następnie założył hełm cieni oraz rozkazał kamiennym wojownikom szturm na Overlorda. Po pokonaniu mrocznego władcy świętował wraz z ninja zwycięstwo. Daret nie jest urodzonym wojownikiem. Wszystkim mówi, że jest niepokonany, czy niezwyciężony, przez co stanowi autorytet dla niczego nieświadomych uczniów. W chwili zagrożenia ujawnia swoją naturę tchórza. Jednak bezpieczeństwo swoich podopiecznych stawia ponad swoje, co udowodnił niejednokrotnie. Daret posiada też duże ego. Widać to po tym, jak trzyma w swoim Mojo Dojo fałszywe trofea. Daret zna różne zwierzęce sztuki walki oraz jojitsu, dzięki któremu potrafi się komunikować ze zwierzętami. Podczas ostatecznej bitwy przez chwilę posiadał ostrze żywiołu ognia, jednak na stałe zatrzymał znaleziony hełm cieni, który pozwalał mu kontrolować kamienną armię. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Daret.